Co roku każde z moich postanowień mogę sprowadzić w zasadzie do jednego. Chciałbym bardziej produktywnie wykorzystywać swój czas. I z oczywistych względów najistotniejszym tego elementem jest wkomponowanie czytania w moją codzienność. Chcę czytać więcej, a ciągle mam za mało czasu. Porzuciłem więc swoje uprzedzenia i postanowiłem, że sięgnę do audiobooków. Byłem ogromnie zaskoczony ilością sytuacji, w których mogę obcować z literaturą, wpasowując ją w swoją maksymę marnuj czas mądrze. Podczas szeregu codziennych czynności, w których najczęściej towarzyszyła mi cisza, postanowiłem tę ciszę wypełnić głosem lektora. Adwokat Utterson był człowiekiem o niesympatycznej twarzy, której nigdy nie rozjaśnił uśmiech. I tego, jak dobrze wykorzystuję ten czas, dowiadywałem się zawsze pod koniec dnia, kiedy okazywało się, że przełożyło się to na kilkadziesiąt wysłuchanych stron, których normalnie nie miałbym możliwości przeczytać w ciągu dnia, szczególnie podczas wykonywania takich czynności. A i przy okazji to wideo jest sponsorowane przez aplikację BookBeat, w ramach której możecie, wykorzystując mój kod, skorzystać z darmowego miesiąca i dowoli używać audiobooków. O działaniu platformy opowiem Wam w drugiej części tego filmu i wybiorę 10 książek, które będę chciał odsłuchać w tym roku. Wiedząc, jak pozytywnie czytanie wpływa na moją kreatywność i jak dobrze czuję się obcując z literaturą, postanowiłem w tym roku zmobilizować się, aby przyjemność z tego płynąca stała się nawykiem. 15 minut czytania tuż po obudzeniu, co nie należało do najłatwiejszych czynności, postanowiłem zamienić na 15-minutowy spacer, ale z audiobookiem. Jeszcze przed opuszczeniem Redriff, pan Gulliver wręczył mi pisma tu drukowane i upoważnił do odpowiedniego rozporządzenia nimi. To pozwoliło mi zdecydowanie lepiej wchodzić w dzień i w tym ważnym właśnie momencie poprawić sobie nieco samopoczucie. I zdaję sobie sprawę, że dla niektórych z Was tempo audiobooka jest zbyt wolne, zbyt usypiające, że w tym czasie przeczytalibyście więcej, ale hej. To nie są zawody sportowe, to dbanie o swoją kondycję psychiczną, a pośpiech nie jest tutaj mile widziany. Jeżeli chcecie, to możecie sobie zwiększyć tempo odczytu aż dwukrotnie. I w taki oto sposób wykonałem już od początku roku co najmniej kilka kilometrów spacerując książką i okazało się, że przełożyło się to na właściwie jedną ukończoną książkę. Bardzo dużo przemieszczam się samochodem, często na długich odcinkach, chociażby dojeżdżając w weekendy na studia i udało mi się znaleźć kompromis, szczególnie, że sterowanie z poziomu samochodu okazało się mega płynne i bezproblemowe. Parsknął, rzucił łbem i zastrzegł uszami. Długo też zastanawiałem się, czy zabieranie ze sobą audiobooka na trening nie będzie rozpraszać mnie w trakcie wykonywania ćwiczeń. Okazało się, że w moim przypadku głos lektora powoduje, że moje myśli, które do tej pory skupiały się na zmęczeniu i tym, że nie dam zaraz rady, wędrowały w zupełnie gdzie indziej i dzięki temu zdarzyło mi się przedłużyć trening z godziny nawet do dwóch. No bo przecież znamy zasadę, że przecież tylko jeszcze jeden rozdział. A co najbardziej lubię w audiobookach, poza głosem lektora, który czasem lepiej mnie wprowadza w ten klimat książki, aniżeli zrobiłbym to ja i później na przykład mogę sięgnąć dalej do wersji papierowej, to najbardziej chyba doceniam to, że wypełniam te momenty ciszy literaturą, z którą tak bardzo chcę obcować na co dzień. W postanowieniach najważniejsze jest to, aby były one jasno sprecyzowane. Dlatego nie zakładam, że będę słuchał więcej, tylko że wysłucham 10 książek i to jeszcze konkretnych książek, które właśnie zaraz Wam tutaj przedstawię. Wykorzystałem do tego aplikację BookBeat, jest bardzo czytelna, co sobie cenię. Dzięki chociażby grafikom łatwo jest się połapać w konkretnych kategoriach, a do tego są dwa przyciski funkcyjne. Jeden dom, który natychmiastowo przekieruje nas na półkę z naszymi książkami i przycisk inspiracja, w której w przejrzysty sposób utworzone są tematyczne czy też gatunkowe podziały, które mają ułatwić nam wybór, jeżeli nie wiemy, co chcemy w danym momencie czytać. No ale przecież od takich rzeczy macie mnie. Pamiętajcie też, że tylko z moim kodem dostaniecie ten darmowy miesiąc i uwaga, muszę Was przestrzec, że konieczne podczas rejestracji będzie podane danych karty cash, musiałem przez to przejść, ale możecie później przejść w zakładkę ustawień Waszego konta i zrezygnować z usługi przed końcem okresu próbnego i żadne środki z Waszego konta nie zostaną pobrane. Więc wydaje mi się, że to jest uczciwa oferta, przez miesiąc możecie używać dowoli. Jak Wam się spodoba, to zostaniecie, jak nie, co Wasze wysłuchane,
to wasze. Zachęcam was też do tego, żebyście wpadali na mojego Instagrama, bo tam łatwiej mi jest umieszczać te linki, które jednym przewinięciem palca możecie po prostu aktywować. A książki, które wybrałem, pochodzą z różnych kategorii, aczkolwiek jest tu najwięcej klasyki, bo po prostu uwielbiam głosy lektorów, którzy odczytują właśnie tego rodzaju literaturę. Ale jest tutaj książka, którą mi często wy polecaliście, Harda Elżbiety Herezińskiej. Mam ją tam na regale, ale postanowiłem, że wdrożę się w tę historię, chyba najczęściej jeżdżąc samochodem, jakoś pasuje mi ten tytuł właśnie. Wybrałem też 12 prac Herkulesa Agaty Christie, bo nie miałem dużo styczności z jej literaturą i mam nadzieję, że nie macie o mnie tak złego zdania, że jak Herkules to będę jej słuchał tylko i wyłącznie na siłowni. Tara Słaboniowa i Z piekła duchy to jest kolejna książka, której chciałbym wysłuchać, bo ta książka za mną już chodzi od dawna. Nie wiem, czy nawet dziewczyny z kanału Tu Czytam mi nie polecały tej książki i wielu innych czytelników, którzy uwielbiają klimaty słowiańskie, w które zagłębiałem się swojego czasu i również ja. Przypadki Robinsona Crusoe. No, literatura przygodowa wydaje mi się, że to jest świetny pomysł na spacerek poranny, a historia Robinsona Crusoe to może takie moje niespełnione marzenie, albo w zasadzie przestroga przed tym, że znalezienie się na bezludnej wyspie wcale jednak nie jawi się w dłuższej perspektywie tak optymistycznie. Proces Franza Kafki mam tutaj z księgarni Kafka, ale postanowiłem drożyć się zaczynając właśnie od audiobooka, no i niewykluczone, że jak będę obierał kierunek na Toruń samochodem, to właśnie będę słuchał Kafki, w sensie procesu Kafki, bo z tym właśnie mi się kojarzy, z Toruniem i z księgarnią Kafki. Kolejną książką, którą postanowiłem wysłuchać, jest książka Na luzie i uwaga, czyta Grzegorz Halama, którego możecie kojarzyć z kabaretów. Jeżeli na co dzień nie macie styczności, a życzyłbym tego, żebyście nie mieli, z osobami, które mają zbyt duży poziom stresu, to ta książka ma niby pomóc w tym, żeby trochę się go wyzbywać. I wiem, że mi też to się przyda, bo ja mimo, że przed kamerą już jestem spokojny, jak siedzę i do was mówię, to poza nią, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik, no wywołuje u mnie lekkie napięcie, więc będę sobie słuchał tej książki, może właśnie w sytuacjach najbardziej stresowych. W tych propozycjach nie mogło zabraknąć fantastyki i wybieram Wojnę Światów George'a Wellsa, ponieważ Okoń jeszcze z tym nie miał styczności, a powinien, przeczytał tylko Wehikuł Czasu tego autora, a Wojna Światów, świetny film z Tomem Cruise'em, no ale co z tego, trzeba klasykę znać. Tak jak trzeba i znać pierwotne pochodzenie produktów ze swojego sklepu, czyli Damę Kameliową. Bardziej, że Alexandre Dumas dzięki hrabiemu Monte Cristo ma u mnie taki kredyt zaufania, że... I coś krótszego postanowiłem dodać, tytuł mi się kojarzy z zespołem Ich Troje. To dość krótka opowieść, która pojawiała się wielokrotnie w popkulturze, ten motyw, a ja jednak nie jestem zaznajomiony z oryginałem, więc warto w tym wyzwaniu słuchania audiobooków upiec mięciej pieczeni na tym jednym moment. No i na koniec literatura też przygodowa, bo brakuje mi jej, mam jej duży niedosyt. Miałem sobie w zeszłym roku więcej takiej podczytywać, ale okazuje się, że ona faktycznie może być dobra właśnie na podróże, na audiobooki i właśnie dodałem jako ostatnią, dziesiątą książkę Podróże Gullivera i mam nadzieję, że będę usytasy. A jak wasze doświadczenia z audiobookami, piszcie mi o tym w komentarzu. Jestem ciekaw, czy jesteście na nie, czy tylko papier, czy może chociaż trochę udało mi się was zarazić, a jeżeli nie, to może chociaż skłoniłem was do tego, żebyście dali szansę. Ja tymczasem uciekam. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem.